Wielu rzeczy człowiek sobie w życiu nie wybiera. Między innymi nie wybieramy narodowości. Nie miałem wpływu na to, że urodziłem się Polakiem i bije we mnie polskie serce. To z woli Bożej jesteśmy Polakami. Dzisiaj cały naród świętuje wielką uroczystość, święto niepodległości 11 listopada. Dzisiaj mocniej biją polskie serca. Na ulicach wywieszane są biało-czerwone flagi. Pan Jezus zapłakał Ewangelii, kiedy popatrzył na Jerozolimę. Zapłakał nad swoim ukochanym miastem i te łzy świadczyły o jego miłości do ojczyzny. Dla ojczyzny Polacy potrafili zostawiać rodziny, wyjeżdżać na front, brać udział w powstaniach. Ojczyznę traktowali jako serce, bo słowo ojczyzna ma ten sam rdzeń językowy, co słowo ojciec. Kochać ojca i kochać ojczyznę. Dla wielu Polaków ojczyzna to serce. Ono może być chore, zranione, ale to serce i to prawdę o tym, że jesteśmy Polakami, bardziej przeżywamy sercem aniżeli głową. Kiedy grają Mazurka Dąbrowskiego, kiedy Polak wygrywa na olimpiadzie, to przeżywają najpierw nasze serca. Ojczyzna to serce. Pięknym wzorem miłości do ojczyzny był święty Jan Paweł II. Ile razy przyjeżdżał do Polski, mówił, że to jest moja ojczyzna, że nic, co się tu dzieje, nie jest mu obojętne. Wielkim patriotą był błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, założyciel zakonu, dzięki któremu mamy czasopismo Któż jak Bóg i w którego transmisjach na kanale YouTube możemy uczestniczyć. Oto błogosławiony Bronisław, gdy był jeszcze młodzieńcem, na ulicach Przemyśla przeżył spotkanie z aniołem stróżem Polski i on wypowiedział zadziwiającą przepowiednię. Pozwólcie, że przeczytam ten fascynujący tekst. Wy, Polacy, przez ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, zbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą poczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto Panu, bo dobry, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy jest. Oto słowa anioła stróża Polski. Wiemy, że wiernie się wypełniły. Polska dała światu wielkiego papieża Jana Pawła II. Dopiero kiedy zaczęto nadawać mu przydomek wielki, zrozumiano, że już ktoś wcześniej o tym powiedział. I to nie był człowiek, ale anioł. Anioł stróż Polski. Dziś i w Przemyślu, i w miejscu piastowym znajdują się figury anioła stróża Polski. Jeśli zdarzy się wam tam trafić, zanieście przed nimi modlitwę za ojczyznę. A dziś wołamy z błogosławionym Markiewiczem: Maryjo, Królowo Polski, módl się za naszym narodem. Amen.